Witamy Państwa po serwisie informacyjnym program Galaktyka Pomerania. Witamy naszych już kolejnych gości. Nasi kolejni goście opowiedzą nam o Floating Tripping Festival. Są to Adam Kmieciak i Sebastian Stenka. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Witamy serdecznie. Witam, witam. No to panowie, skoro już was powiedzieliśmy, co robicie, skąd jesteście, no to powiedzcie nam, co to w ogóle jest, co tam się będzie działo. Bardzo duża akcja, tak może rozszerzę nazwę, Floating Tripping Festival Underground Park and EH School. Nieco długa nazwa, ponieważ wymagała zaangażowania większej ilości grup szczecińskich, w tym przypadku m.in. Underground, tutaj kolega reprezentuje. Pozdrawiamy grupę EH School, Szkoła Sportów Ekstremalnych, niestety nie mogli z nami tutaj być, ale taki właśnie trzon, który właśnie dzięki jemu połączeniu mamy taką imprezę. Nie, może pokażę plakat od razu, będziemy wiedzieli, o czym mówimy. Zaraz nam tutaj pokaże nasz operator, jak wykadruje wszystko, co się da. A może powiedzcie w takim razie, co to będzie dokładnie, bo to już tę sobotę, więc warto byłoby opowiedzieć, na co warto na Gubałówkę pójść. I już mamy co robić w sobotę. Mówiliśmy, że w piątek dwie imprezy, że w sobotę nie mamy co robić, a już mamy co robić. Mamy co robić. Tak, mamy, a ja znowu nie odpocznę weekend. Bardzo dużo połączenie sportów ekstremalnych, sztuki nowatorskiej, muzyki, różnego rodzaju działań rekreacyjnych. Między innymi głównym takim punktem imprezy będą zawody snowboardowe na Underground Parku. Tutaj chłopaki, to jest ich inicjatywa, utworzyli ten park zimowy, pierwszy tutaj w regionie Polski północno-zachodniej. Taka testy sprzętu. Czyli co, zjeżdżamy sobie na snowboardzie, na nartach, nie wiem, na czymś tam jeszcze i słuchamy przy okazji muzyki? Dokładnie, będzie pełna zajaweczka, będą testy sprzętów DC, Roxy, GNU, Liptek, czyli najwyższa półka światowego snowboardu, które będą dostępne w sklepach dopiero na przyszły sezon. Mówiłeś, że to będą też zawody? Tak, jak najbardziej będą zawody. Oprócz standardowych zawodów odbędzie się elementary Best Trick i dla kobiet Roxy Jam. A co ze śniegiem? Nie ma śniegu. Chociaż nie, no dzisiaj troszkę spadło, ale te temperatury już są troszkę plusowe, także co z tym śniegiem? Jesteśmy przygotowani, już mamy dosyć sprawdzone patenty, dwukrotnie wykorzystywane. Zwoziliśmy dzięki uprzejmości lodowisk szczecińskich śnieg, taki już gotowy, zbierany z lodowisk. Część jeszcze na Gubałówce jest w jakichś tam nakładach do zebrania. Mamy nadzieję, że nasza zima jeszcze kalendarzowa dopisze, w razie czego jesteśmy przygotowani. O której się zaczyna festiwal, impreza, nie wiem jak to nazwać. Festiwal generalnie, tak, to jest bardzo dużo elementów, w taki sposób to układamy. Od 12 do godziny 20, ale potem afterparty w klubie Pierwsze Miejsce. Stary czerwony szczeciński lat. Nie wyśpimy się. Nie Luiza, wyśpimy się. Afterparty bardzo brzmi obiecująco. Ale chyba najciekawszą rzeczą, przynajmniej jak dla mnie, w tym wydarzeniu będzie to, że będzie można zobaczyć rzeźby z lodu. Nie tylko. Tak jeszcze kontynuując może tematycznie tą sferę ekstremalną, odbędą się zawody MTB. Z tej okazji właśnie dzisiaj między innymi powstawał taki park, Dirt Park, dzięki pomocy firmy Eurovia. MTB, czyli zawody wyczynowe na rowerach. Tutaj też grupa EH Team ekstremalna również bierze udział w tej konkurencji. Zawodów pokazowych też, jednocześnie ćwiczeniach, bo warto wspomnieć, że będą również szkolenia w tych wszystkich dziedzinach. Właśnie grupa EH School będzie je przeprowadzała, zarówno i na snowboardzie, i na MTB. Ale trzeba coś najpierw umieć, żeby takie szkolenia przejść? Czy na przykład jak ja w życiu nie zjeżdżałem na nartach czy snowboardzie, to też bym mógł się tam przejść i połamać? Wiesz co, podejrzewam, że chłopacy na pewno pomogą tobie w doborze odpowiedniego sprzętu i nauczą ciebie podstawowych rzeczy na snowboardzie. Panowie kiedyś byli z EH School już naszymi gośćmi i mówili, że chętnie pomogą, Borys, także może akurat pomocne. Się do nich zgłosisz, to akurat wtedy. Panowie, czy będzie jakaś grupa docelowa, która tam ma do was przyjść? Czy będą to mężczyźni, kobiety, czy będą to dzieci, czy będzie to młodzież, czy będą to osoby właśnie starsze? Właśnie generalnie dla wszystkich, ponieważ tutaj mówiliśmy o tym elemencie ekstremalnym, ale również mnóstwo takich towarzyszących rzeczy bardziej rekreacyjnych, odpowiednia architektura drobna, między innymi trampoliny różnego rodzaju, żyroskop, chociażby właśnie Ulep Szczecin, ta akcja lodowa. Jeżeli dopisze śnieg, to będzie taki konkurs lepienia Szczecina ze śniegu.
Także zobaczymy. Ale chyba jednak do młodszej widowni jest to wszystko kierowane, chociaż jak w pierwszej rozmowie tutaj nam gość opowiadał, no to starsi ludzie też potrafią zaskoczyć. Mówił nam pierwszy gość, który opowiadał o szczęście Metal Meeting, że widział nawet na koncercie metalowym około 70-letnią panią, która też świetnie się bawiła przy takiej muzyce, więc u was może też się znajdą tacy narciarze i snowboardziści. No mamy taką nadzieję, że snowpark będzie funkcjonował dla każdego. Czy to jest pierwszy rok organizowana taka impreza, czy w latach poprzednich też już się odbywały? To znaczy, jeżeli mówimy tu o edycji z naszej strony zimowej, nie, podjęliśmy właśnie przy pomocy tutaj chłopaków z Underground i Echa School pierwszy raz taką inicjatywę imprezy zimowej. Wcześniej były to głównie letnie imprezy, bądź klubowe zimą. Czy możemy się na lato też czegoś spodziewać, ponieważ panowie z Echa School nie tylko snowboard i tak dalej, ale też kitesurfing, windsurfing i tak dalej? W zależności właśnie od pory roku działamy na takim szerokim szczeblu. Właśnie Floating Tripping Festival często skupia właśnie między innymi chłopaków z Underground i Echa School. Także na pewno możemy się spodziewać. Warto nadmienić o akcji też muzycznej. Tam powstanie scena, laureaci Młodej Nuty zagrają dla nas DJ-ski set. Na tej scenie będą również pokazy fitness, Nordic Walking, również w przestrzeni Gubałówki będą takie otwarte dla wszystkich chętnych. Oczywiście należy przyjść nieco wcześniej. Ta grupa będzie już od godziny 12 i udostępni jej sprzęt. Fitness na śniegu, no właśnie. Też na to zwróciłeś uwagę? Na scenie pokaz, a Nordic Walking w terenie. Wracając do akcji wiosna-lato, które będą nadchodziły, mamy nadzieję z ekipą Undergroundu, że pobijemy tegoroczny rekord. Było to 9 imprez deskorolkowych. Mamy nadzieję, że to rozszerzymy jeszcze w akcje BMX-owe, MTB, że wiele ludzi będzie korzystało z naszych imprez. Macie już jakieś dane statystyczne, ile osób chce do was przyjść mniej więcej? Czy są to tysiące? Miliony. Ciężko powiedzieć. Powiedzcie, wiem, że poprzednie imprezy różne, które działy się tutaj w Szczecinie i dookoła, wspierało miasto. Dalej współpracujecie z miastem w tym względzie? No, jesteśmy otwarci, natomiast w przypadku tej imprezy tutaj opieramy się głównie na własnych partnerach, sponsorach, którzy poniekąd zaufali nas poprzednimi edycjami. W tym przypadku miasto niestety nie udało finansowo się wspomóc. Są to drobne gadżety, głównie upominki, ale poradzimy sobie. Pierwsza edycja, może no, jak przy przyszłej, jakoś bardziej wzmocnią nasze działania. A powiedzcie jeszcze może, jakie tam zespoły muzyczne, czyli DJ-ów, co tam możemy zobaczyć od strony muzycznej? Tak, DJ Kapłan, znany szczeciński DJ, pozdrawiamy. Na scenie Młodej Nuty zagra zespół Proktolog, Favela, Brickoster. Jakie to są rodzaje muzyki, jeżeli byście mogli powiedzieć? Funk rock, ten ostatni, new metal rap, funk rap i ten Bill Coster, taki zespół California pop punk. Czyli zajawkowa muzyka. Tak, pasujące tematycznie do tych wszystkich działań, jakie będą się działy. A, warto wspomnieć, będzie dla dorosłych, zapomniałem, przepraszam, punkt promocji zdrowia. Będzie można się przebadać, badania wydolnościowe, sprawnościowe na miejscu, także w jakiś sposób dowiemy się, jak nasz organizm funkcjonuje. A więc wszystko na sportowo bardziej? Tak, myślę aktywnie przede wszystkim. Zima nie musi kojarzyć się z siedzeniem w domu na kanapie, jak teraz to robimy. Można będzie się poruszać. Czy myślicie już o tym, żeby w przyszłym roku zrobić podobną imprezę? Jak najbardziej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pogoda nam troszeczkę ułatwi całą sytuację i tych imprez będzie dwa razy więcej. Czyli nie sprawdzaliście jeszcze prognozy pogody na tą sobotę? Co nas może tam czekać? Na pewno sprawdzaliście, nie wierzę, że nie. Mamy nadzieję, że temperatura opadnie i oprócz tego wszystkie lodowiska ze Szczecina nam w razie czego pomogą. Impreza na pewno się odbędzie. Ja liczę na jakiś pomocny front, gwałtowny, bardzo burzliwy. Często bywało tak, że planowaliśmy coś patrząc w kalendarz, jak pogoda się plasuje i bywało zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, z pozytywnie skutkiem dla imprezy. A ja pytałem wcześniej jeszcze o te rzeźby z lodu. Wydaje mi się, że odpowiedź ostatecznie na to pytanie nie padła. Co, jak dokładnie te rzeźby będą wyglądały? Kto je przygotował, przygotuje? Tak, przygotowała grupa wicemistrzów świata i mistrzów Polski Ice Team. Będą to obiekty Pazim i Zamku Książąt Pomorskich. Próbowaliśmy namówić więcej firm do udziału w tej akcji. Jeszcze nie do końca są te firmy przekonane. Może ta zima taka niepewna troszeczkę nie do końca zachęcała, ale już widziałem, te próby są bardzo efektowne, będą podświetlone, jeżeli, mam nadzieję, pogoda się zmieni, będą wyeksponowane na placu przed Urzędem Miasta.
Także mamy nadzieję, że tak się stanie. Uważacie, że takie imprezy są potrzebne w Szczecinie? Jak najbardziej, no trzeba rozwijać każdą kategorię sportową. Ja się zastanawiam... Przede wszystkim zima jest takim okresem, kiedy się niewiele dzieje. Oczywiście jest Sylwester, Miejski Woź Przeciński, Crazy Slide, ale uważam, że ta przestrzeń Gubałówka jest jedyną taką przestrzenią, gdzie można uprawiać sporty zimowe, warta wykorzystania. No właśnie, bo na początku powiedzieliście, że to jest właściwie jedyna taka baza, jedyna taka impreza, jedyna taka rzecz, która się odbywa w zachodniopomorskim, tutaj właściwie w całym naszym pomorskim obszarze. Nie byłoby po prostu dużo łatwiej zorganizować czegoś takiego w górach? Lokalizacyjnie ciężko chyba, kwestia przemieszczania się. Wydaje nam się, że nad morzem snowpark jest większą zajawą niż w górach. Tam jest tego masę, a jednak tutaj jest dużo osób, które z tego korzystają, a wcześniej nie miały możliwości jednak przygotować się do prawdziwego sezonu. No nie tak całkiem nad morzem. Tak, no prawie. Wsiadasz w tramwaj, trójkę, jedziesz. Siódemkę. Wsiadasz na basenie tak, dokładnie. Jedziesz na prostę nad morze. Ale właśnie warto wspomnieć, że jest bardzo duża grupa miłośników snowboardu, też MTB, która gdzieś tam, to nie jest to prawda sport zimowy, ale która gdzieś tam się chowała po puszczach, lasach, budowała swoje jakieś tam na własne ryzyko, jakieś przeszkody, hopki. Natomiast tutaj im budujemy, mogą cały czas ten park MTB będzie cały czas dostępny. A śnieg, także... śnieg z kolei nie przeszkadza w MTB? Ja nawet ten skrót umiem rozwinąć, to z mojego świetnego angielskiego byłoby takie mountain biking. Nie przeszkadza. Generalnie mamy tyle tego śniegu, że myślę, że akurat w przestrzeni toru MTB nie będzie aż taki widoczny. Czy na imprezę tam będą jakieś wejściówki, czy każdy może przyjść? Oczywiście darmowo wszystko. Oczywiście wszystko będzie darmowe, testy sprzętów również będą darmowe, będzie potrzeba tylko dowodzik, no i oczywiście kask. Czyli osoby muszą być pełnoletnie, żeby testować sprzęt? Niekoniecznie. Czyli co, uczniowie muszą mieć jakąś legitymację? Z opiekunem trzeba przejść, to na pewno. Dokładnie, z opiekunem, oprócz tego na portalu underground.pl lada dzień będą dostępne jeszcze do ściągnięcia formularze, żeby rodzice mogli podpisać się pod taką akcję. Drodzy Państwo, już tę sobotę Floating Tripping Festival na Gubałówce. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo my to lubimy za darmo. Jak słyszymy gdzieś, że jest za darmo, za darmo to idziemy. To idziemy. Ale gdyby chcieli Państwo skorzystać jeszcze z innych imprez, które swoje miejsce będą miały w sobotę i w niedzielę, a które za darmo nie są, to my możemy zrobić, żeby były za darmo. Mamy do wygrania cały czas wejściówki. Trzy pytania na trzy różne imprezy. Jest adres redakcja@pomeranie.tv. Pierwsze pytanie. Która edycja festiwalu Szczecin Metal Meeting odbywa się w tym roku w Szczecinie? To jest pierwsze pytanie. Jeszcze dwie wejściówki do wygrania. Kolejne pytanie dotyczące festiwalu, właściwie już imprezy Disco Terror. Jak nazywa się płyta zespołu Masturbator? Jedyna do tej pory wydana. Chłopakom widzę się podoba. Nazwa. Pewnie nie wiecie, ale ja wiem, ale nie powiem. I ostatnie, trzecie pytanie, to z kolei do wygrania wejściówka na koncert, który już w niedzielę. Tak, Hidden Orchestra we Free Blues Clubie. We Free Blues Clubie, Hidden Orchestra. Tutaj trzeba odpowiedzieć na pytanie. Skąd pochodzi zespół Hidden Orchestra? Dokładnie tak. My wiemy. Ale nie powiemy. A dziękujemy bardzo serdecznie naszym gościom, organizatorom festiwalu, który w sobotę i za darmo, i to jest najważniejsze, na Gubałówce, Floating Tripping Festival, Adam Kmieciak i Sebastian Stenka. Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy. A już za chwilę kolejny gość.
Drodzy Państwo, zmieniamy teraz temat. Dzisiaj właściwie prawie cały program był o różnego rodzaju imprezach, a teraz porozmawiamy, jak co tydzień zresztą, już teraz mamy taki cykl, o Pogoni. Pogoń Szczecin i mamy dzisiaj naszego zawodnika. Dzisiaj miał być co prawda Adrian Budka, ale to nie przeszkadza, ponieważ dzisiaj mamy jubilata, możemy powiedzieć. Od razu od nas 100 lat wszystkiego najlepszego. Witamy serdecznie, Sebastian Rudol, rocznik 95. Dzień dobry, dziękuję za życzenia. Sebastianie, jak to się stało, że taki młody człowiek, który kończy dzisiaj 17 lat, został już powołany na wszystkie obozy, byłeś po Gorzelicy, dzisiaj wylatujecie w nocy do Turcji. Jak to się stało? Powiedz nam, co taki młody człowiek już robi z tymi starszymi piłkarzami? No trenuję. Zacząłem trenować z pierwszym zespołem, ciężko pracowałem, żeby się znaleźć w tej drużynie i myślę, że nie ma w tym nic dziwnego, że dzisiaj wylatuję z chłopakami do Turcji. Jak się czujesz, będąc najmłodszym, z tymi starszymi, no niektórzy mają tam już po 30 parę lat, 34, 37? No czuję się normalnie, chłopaki mnie dobrze przyjęli w zespole i tyle. No. Opowiedz nam o swojej karierze, wcześniej grałeś w Zalosie, grałeś również w Bałtyku Koszalin. Jak to się stało, że trafiłeś do Pogoni? Grałem w Bałtyku Koszalin, do gimnazjum trafiłem do ośrodka sportowego i tym samym na wypożyczenie do Salosu Szczecin. Po 3 latach spędzonych w gimnazjum chciałem kontynuować swoją naukę w Szczecinie i tym samym trafiłem do Pogoni Szczecin, do zespołu juniorów. Od razu w tym samym sezonie zacząłem grać w rezerwach. Zostałem zauważony przez trenera Sasala i dzisiaj jestem, gdzie jestem. W Pogoni mamy bardzo dużo zdolnych pomocników. Nie boisz się, że zabraknie dziś dla Ciebie miejsca? No, będę robił wszystko, żeby nie zabrakło tego miejsca i będę się starał i próbuję udowadniać trenerowi na każdym treningu, że warto na mnie stawiać. I tak samo myślę, że ciężką pracą w Turcji będę próbował do siebie przekonać trenera Sasala. Trening w Turcji ile trwa? Przypominam. No myślę, że będą 2 treningi po półtorej do 2 godzin. Ale w jakim czasie? Tydzień, 2 tygodnie? No obóz w Turcji trwa 2 tygodnie. 2 tygodnie ciężkiej pracy. Słuchaj, jesteś jeszcze młodym człowiekiem, stawiasz na pewno na piłkę nożną, ale czy jak właściwie toczy się Twoja edukacja w takim razie dalszym torem? No moja edukacja się toczy jak na razie bardzo dobrze. Miałem satysfakcjonującą średnią na półrocze i nie mam problemów ze szkołą. Teraz trochę mnie nie będzie, ale myślę, że wszystko ponadrabiam. Jeżeli nawet będę miał jakieś braki, to wezmę dodatkowe lekcje. Gdzie i myślę, się uczysz? Uczę się w liceum ogólnokształcącym nr 18 przy ulicy Chorzej. Czy nauczyciele patrzą na Ciebie łaskawszym okiem, w związku z tym, że jesteś być może gwiazdą przyszłą Pogoni? No niekoniecznie, ale myślę, że na tyle, ile mogą, to są wyrozumiali. Ale masz już na swoim koncie sukcesy, byłeś powołany do kadry, do reprezentacji, jak to ładnie powiem, U17, łamane na 18, co znaczy, że w wieku poniżej 18-17 roku życia. No pojechałem teraz, byłem w zeszłym tygodniu na kadrze w Grodzisku Wielkopolskim i myślę, że mógłbym teraz polecieć z zespołem na mecz z Anglią, ale się pokrywałem terminy z obozem w Turcji, wybrałem Pogoń, bo Pogoń jest dla mnie najważniejsza i to tutaj chcę się doskonalić swoje umiejętności, a kadra też jest ważna, ale jednak Pogoń na pierwszym miejscu. Patriotyczne serce? Wiadomo, już 4 lata w Szczecinie, robi swoje. Powiedz, obóz w Turcji, ciepłe klimaty, będzie ciepło, słoneczko. Ostatnio wróciliście z obozu w Pogorzelicy, gdzie temperatura sięgała do minus 27 stopni, pewnie może i tam niżej nad samym morzem. Opowiedz, ciężko było? Znaczy na pewno lekko nie było, ale myślę, że zawodnicy i piłkarze to jest obowiązek trenować i dobrze się przygotować do sezonu. Ja nie narzekam, bo wiem, że trzeba ciężko pracować, żeby do czegoś w życiu dojść i myślę, że w Turcji też będziemy ciężko pracować, nie tak jak niektórzy mogą sobie pomyśleć, że jedziemy tam wypoczywać, że będzie ciepło. Tak myślimy właśnie. Tak myślimy, my byśmy tak bardzo chcieli pojechać z Wami do Turcji, tak, ale my byśmy raczej odpoczywali. Mogę naprawdę powiedzieć, że będziemy tam ciężko pracować, to nie są żadne wakacje i przynajmniej ja tego tak nie traktuję, myślę, że chłopaki też i jedziemy tam zrobić coś dobrego i dobrze się przygotować do sezonu. Nasza ekipa tutaj techniczna, widzę, że też by chciała pojechać z Wami do Turcji, także my wszyscy się zabieramy, tylko weźcie miejsce, znaleźcie w samolocie dla nas. Będziemy robić reportaże na bieżąco, nie ma problemu. Wspomniałeś przed chwilą, że trzeba ciężko pracować, żeby do czegoś dojść. A co to jest to coś? Co Ty sobie wyobrażasz? Jaki jest dla Ciebie wyznacznik sukcesu? Co byś chciał osiągnąć?
No znaczy ja jestem maksymalistą, jak teraz powiem, że bym chciał grać w Premier League, to dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego i myślę, że większość zawodników tak myśli, no a co będzie, to zobaczymy. Czyli nie masz ciężko kompleksów pracował. Tego, że to jest polska piłka nożna, że tutaj na razie no, ciężko się wybić, że jesteśmy kompleks, tak daleko. To by mnie tutaj nie było teraz. A powiedz, czy nie uderza ci troszeczkę już woda sodowa, że zostałeś wyłoniony wśród tych innych, no chyba mogę nie obrazić, jak powiem, młodych chłopców, no bo jeszcze nie jesteś mężczyzną, nie masz 18 lat, zostałeś wybrany, inni nie zostali zauważeni, ty zostałeś. Znaczy ja nie myślę, uważasz że... się trochę za lepszego od nich, tak, że to by się udało? Ja się za takiego nie uważam i myślę, że przez te 4 lata w Szczecinie nauczyłem się, patrząc na starszych chłopaków i w Salosie i w Pogoni, że naprawdę tutaj mieliśmy bardzo dużo chłopaków, którzy świetnie grali w piłkę, ale czegoś zabrakło właśnie w tym momencie, gdzie mogli gdzieś wskoczyć, to właśnie zaczęło odbijać i myślę, że już warto się uczyć na ich błędach i myślę, że mnie to nie spotka. Uważasz, że trzeba mieć trochę szczęścia, żeby pójść gdzieś wyżej, że to nie jest tylko ciężka praca, ale też musi myślę, ktoś się że zauważyć? Myślę, że mało jest w tym szczęścia, więcej ciężkiej pracy. Powiedz, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jesteś młodszy od niektórych, nawet o 20 lat mógłbyś być synem. Czy traktują cię taki trochę taki tacierzyński, powiedzmy, sposób? Niektórzy? Trochę tak jest. No, między szczególnie Eddie, mam chyba jest różnica 20 lat, ale, no, ale no wiadomo, mam wielki szacunek do tych zawodników, ale na boisku staram się grać jak równy z równym i tyle. To powiedz, z kim byłeś w pokoju w takim razie i z kim będziesz? Znaczy, w Pogorzelicy byłem z Wukiem Stetirowiciem, jeśli chodzi o Turcję, to jeszcze nie wiem. Będzie losowanie? Nie, myślę, że jakoś się dobierzemy sami. I czy Wuk sprawić również nad tobą taką jakąś opiekę roztaczał? Też nie, jest troszkę starszy. Wuk jest bardzo przyjazną osobą i myślę, że traktował mnie normalnie jak kolegę z pokoju. Jak się dogadywaliście po angielsku? Wuk świetnie mówi po polsku. A, mówi. To nie wiem, to mam, jestem do tyłu w takim razie. Naprawdę dobrze. A z innymi, ponieważ u nas jest bardzo dużo obcokrajowców w Pogoni i cały czas są robione transfery i co chwilę możemy codziennie czytać właściwie na stronach Pogoni Szczecin, że są testowani inni zawodnicy, że przyjdą. Jak się dogadujecie? Czy po angielsku, czy... Znaczy, no, większość zawodników mówi po polsku, bo tak teraz... Wiem, że są lekcje również. Eddie Andradina mówi po polsku, tak. Większość zawodników mówi, a ci, co nie mówią, to są lekcje. Mieliśmy w Pogorzelicy w tym wolnym czasie dla tych zawodników, którzy nie potrafią w języku polskim mówić, były lekcje, przyjechała pani ze Szczecina i uczą się. Śmiesznie to musi wyglądać, jak człowiek innego koloru skóry troszkę uczy się języka polskiego i naszych naprawdę ciężkich sformułowań. Ale podziwiamy, na pewno podziwiamy za to, że im się chce. Powiedz, jakie są twoje dalsze plany związane z Pogonią? Jak długo chcesz tutaj jeszcze grać? Ja chcę tutaj grać, na razie mi jest tutaj dobrze i chcę przede wszystkim stawać się lepszym piłkarzem i zawodnikiem i człowiekiem, a jak będzie, to nie wiem. Czy masz jakiegoś swojego idola? No może nawet może nie w Pogoni, ale gdzieś tam w dalszych ligach piłkarskich, na kim się wzorujesz? No wiadomo, że każdy ma jakichś tam swoich idolów i ludzi, z którymi się inspiruje. Ja myślę, że są tacy zawodnicy, nie mam powiedzieć nazwisko teraz. Możesz powiedzieć, kogo FIFA wybierasz, kim zawsze grasz. Przykładowo Gennaro Gattuso, to jest liga włoska, myślę, że stylem przypomina trochę moją grę i tyle. A powiedz, jak koledzy w szkole się do ciebie odnoszą w takim razie? Koledzy w szkole się odnoszą do mnie normalnie i z tego się cieszę. Nikt u nas w klasie nie ma, jest bardzo dobra atmosfera, nie ma takiego czegoś, że ktoś jest wyższy, ktoś ma niższą pozycję, po prostu staramy się być dobrą, zgraną paczką chłopaków, którzy też byliśmy razem, bo chodzę do klasy, która jest kadrą województwa, też zdobyliśmy razem Mistrzostwo Polski i jesteśmy, każdy się traktuje równo i jesteśmy bardzo zgraną ekipą. No, ale nie są zawisni, że tobie się udało, a na przykład innemu się nie udało i z tej okazji... Może im też się uda. Jeszcze nie wiadomo. Słuchaj, czego tobie możemy życzyć na przyszłość? Czego ty byś sam sobie życzył? Premier League, tak jak mówiłeś? Ja bym sobie życzył przede wszystkim zdrowia i tego, żebym dalej ciężko pracował, a myślę, że reszta przyjdzie sama. A ja ci życzę miejsca w podstawowej 11. Z okazji urodzin, ponieważ dzisiaj masz urodziny, musimy przypomnieć. A więc wszystkiego najlepszego i właśnie tego ci życzymy. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sebastian Rudol, najmłodszy zawodnik Pogoni Szczecin, który leci już dzisiaj na obóz w Turcji. A ja zanim skończymy, przypomnę jeszcze państwu, poproszę adres redakcja@pomerania.tv. Na ten adres wysyłamy odpowiedzi na 3 pytania konkursowe. Dzisiaj mamy aż 3 konkursy, 3 nagrody do wygrania. Pierwsze pytanie.
jest to, która edycja festiwalu imprezy Szczecin Metal Meeting odbywa się w tym roku w Szczecinie i na tę imprezę właśnie wejściówki do wygrania. Kolejne pytanie. Można wysłać odpowiedzi oczywiście wszystkie w jednym mailu. Kolejne pytanie brzmi jak... Nie pamiętam, pamiętam trzecie. Jak brzmi tytuł płyty zespołu Masturbator? To pytanie również wysyłamy, tę odpowiedź do nas na nasz redakcyjny adres. Oraz trzecie pytanie, skoro Luiza wie, to Luiza zada. Skąd pochodzi zespół Hidden Orchestra? I prosimy, skąd pochodzi? Tak, i prosimy wszystkie odpowiedzi wysyłać na naszego maila redakcyjnego, redakcja@pomerania.tv. A informacje o tym, czy udało się wygrać wejściówki, prześlemy do Państwa e-mailem. Prosimy wysyłać do nas również swoje imię i nazwisko w mailu, żeby nie było potem żadnych wątpliwości. A my dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za oglądanie nas dzisiaj. To był program Galaktyka Pomerania. Realizujemy go w Centrum Handlowym Galaxy. Ja się nazywam Borys Specjalski. Ja się nazywam Luiza Bośniak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy naszemu gościowi. A Państwa zapraszamy już na jutro na godzinę 17:00 lub bądź też tutaj do Galaxy na żywo. Do zobaczenia.